wersety, które żebyście sobie mogli te wersety poprzyglądać się im. Ewangelia Mateusza 10:7-8. Również ten sam Mateusz 10:1. Do tego Marek 6:13. Do tego Mateusz 12:28. I Marek 16:17. To są wersety mówiące o tym, że podstawową rzeczą, która manifestuje się podczas zbliżania się Królestwa Bożego, to jest wyganianie demonów. To znaczy, że Bóg, kiedy się zbliża Jego Królestwo, to tak właśnie manifestuje się Jego moc. Demony muszą się poruszać, jeżeli zbliża się Królestwo. To musi tak być. Ja zresztą widzę, że poruszenie się Królestwa Bożego no zawsze powoduje manifestację demonów. Zawsze. Takich czy innych. No. Chcę, żebyśmy teraz, bo chcę mówić o wypędzaniu demonów, o wyganianiu ich. Chciałbym, żebyśmy najpierw zobaczyli sobie symptomy działania demonów. Takie podstawowe symptomy działania demonów. Pierwsze to jest kuszenie. Kuszenie to jest działanie, które ma cię skłonić do zrobienia czegoś złego. To jest kuszenie. Działanie, które ma cię skłonić do zrobienia czegoś złego. Po drugie to jest nękanie. Nękanie to jest trapienie, męczenie, zamęczanie. Czyli następują takie rzeczy, ja chcę, żebyśmy po prostu widzieli, jak działają demony. Trapią, męczą, zamęczają. Trzecia rzecz to jest dręczenie. Dręczenie jest jeszcze głębszą formą, to jest gnębienie, wewnętrzne torturowanie, prześladowanie, oskarżanie, straszenie. To są wszystko rzeczy związane z dręczeniem. Czwarta rzecz to jest zmuszanie. Czyli wywieranie nacisku lub presji. Przecież kazanie robienia czegoś, do czego osoba, której się każe, nie ma przekonania, to jest zmuszanie. I nie mówimy tutaj o tym, że mówimy do naszych dzieci małych, które nie wiedzą w ogóle nic o życiu, jak mają żyć. Mówimy o tym, że jeżeli ktoś jest dorosły, to nie można go niczego zmuszać. Za każdym zmuszaniem w formie pośrednio bezpośrednio z tym demonem. Przymus jest demoniczny. Piąta rzecz, demony zniewalają. Zniewolenie to jest ograniczenie, pozbawienie wolności na jakiejś przestrzeni. Zmuszenie do posłuszeństwa lub uległości. Dalej, demony powodują nałogi. Nałóg jest niczym innym jak połączeniem zmuszenia i zniewolenia. To jest po prostu to nałóg. Siódma rzecz to to, że demony kłamią i pobudzają do kłamstwa. Ósma rzecz. Osłabiają, wywołują choroby, zmęczenia, zabijają. Jeżeli człowiek systematycznie słabnie, choruje, przewlekle, wiecie, to nie oznacza, że jak ktoś się dostanie grypy, to jest demon. Absolutnie tak nie jest. Ale jeżeli ktoś przewlekle choruje, to jest demoniczne. Długotrwałe choroby. Choroby, które są pokoleniowymi chorobami. Często ludzie przychodzą i mówią, módl się o mnie, mam słabe serce. Ja mówię, jakie miała serce twoja matka czy ojciec? Słabe. A dziadek umarł na zawał. Widzicie, to bardzo proste. Z czym mamy do czynienia? Przekleństwo pokoleniowe.
człowieka, pokazanie mu, jak to złamać, jak się od tego odciąć. Ale chcę, żebyście zrozumieli na tą chwilę, że to jest demoniczne. I dziewiątą rzeczą demony wywołują niepokój. Wszelka forma niepokoju, która ciągnie się w życiu człowieka, jest demoniczna. To jest jeszcze raz mówię, coś innego, jak na chwilę zostałeś zaniepokojony, przez chwilę to na chwilę nastąpiło, zniknęło, to są emocje nasze. Ale jeżeli niepokoimy się o coś, cały czas. Tak. Stąd te powiedzenia Jezusa, nie troskajcie się. Czemu ja to mówię, nie troskajcie się? W ogóle to wiecie. Ty nie troskajcie się. Ja chcę, żebyście też w ogóle zobaczyli Boga w pewnej formie. Teraz wiecie, pamiętacie 10 przykazań. I tam jest napisane tak, ktoś mówi, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Tylko wiecie co, oryginał to w ogóle inaczej to pokazywał. Tam jest napisane tak, nie będziesz mordował, nie będziesz kradł. Tylko to słowo nie będziesz w hebrajskim, ono oznaczało, nie będziesz musiał kraść. Nie będziesz musiał mordować. Rozumiecie, jaka to jest różnica? To nie było czegoś takiego, że Bóg staro mówi tak, nie morduj. Tak? Będziesz mordował, to cię zamorduje. Tylko on przychodzi i mówi tak, nie będziesz musiał mordować. My musimy uczyć się czytać rzeczy, których nie napisano. Rozumiesz? Nie będziesz musiał mordować moje dziecko, ponieważ moja moc jest z tobą i utrzyma cię w stanie niemordowania. To były zapisy Boże. Jeżeli ktoś pozwolicie, to nie będę dopiero rozczytać, co to jest duże. Ja wiem. Ale chodzi o to, że takie były jego zamysły. I kiedy Bóg na przykład powiedział, w Jezusie powiedział taką rzecz, że nie troskajcie się. To po co on to powiedział? To nie było. Nie troskaj się. Jak się będziesz troskał, to cię zasroma. Na przykład. Takie słowo starożytne. I tylko on powiedział, nie troskaj się, bo to jest wejście dla demonów. To jest taka moja informacja, mówi Jezus. Mówi to, pokazuję ci furtkę, przez którą mogą przyjść demony. Nie troskaj się więc. Jak się złapiesz na trosce, to uznaj troskę za opresję. Uznaj troskę. Wiecie, jak się zaczyna, przychodzi troska do mojego życia, to dla mnie to jest pukanie diabła. Otwórz Artur. Ja na przykład siedzę i się troskam o dziecko na przykład. O dziecko, co się tam dziecko dzieje. I wiesz, ja się martwię o dziecko. Ja wiem, że te moje martwienie o dziecko to jest pukanie diabła w mojego życia. Rozumiesz? Ja się nie będę martwił o moje dziecko. Won diable. Tak? Nie martwię się o moje dziecko. Dobrze. Podstawowe obszary przebywania demonów. Pierwszy obszar to są emocje i postawy. Emocje i postawy. Przytoczę tutaj kilka, będę takie przykłady przytaczał, żebyśmy zobrazowali to sobie. Na przykład na przestrzeni emocji i postaw mamy odrzucenie, mamy bunt, mamy nieprzebaczenie, mamy depresję, użalanie się nad sobą, kompleksy. Na przestrzeni emocji i postaw. Chcę, żebyśmy zobrazowali sobie emocje i postawy. Drugi obszar przebywania demonów to jest umysł. I znów popatrzmy, jak wygląda opresjonowanie umysłu. Zwątpienie. Niedowiarstwo. Zamęt. Niezdecydowanie. Różnorakie choroby umysłowe. A więc przestrzeń umysłu. Trzecia przestrzeń, trzeci obszar przebywania demonów to język. I spójrzmy znowu na kilka przykładów. Kłamstwo. Krytycyzm. Plotkarstwo. Bluźnierstwo. Negatywizm. Nieczyste wypowiedzi. Następna przestrzeń, następny obszar, czwarty obszar to życie seksualne. I znowu wszelkie zboczenia seksualne. Piąty obszar to pożądliwość. Wiecie, co to jest pożądliwość? To są zdeprawowane pragnienia i apetyty. To jest pożądliwość. Zdeprawowane, bo chcenie posiadania czegoś jest Boże. Pożądliwość zaś to zdeprawowane chcenie.
zdeprawowane chcenie. To, że chcesz mieć samochód, żeby nim jeździć, to jest wszystko dobrze, tak? Ale jeżeli chcesz mieć cztery samochody, tak? Żeby jednym jeździć po zakupy, a drugim jeździć gdzieś tam, tak? To jest zdeprawowane chcenie. Rozumiesz? Po prostu pokazuję to proste rzeczy. To zdeprawowane chcenie. Następna przestrzeń to jest okultyzm. Wszelka forma okultyzmu. Bardzo szerokie pojęcie. Okultyzm. Siódma przestrzeń to wszystkie fałszywe religie. Wszystkie religie, w ogóle wszystkie religie, każda forma religii. Religia to jest... Religia, przyjaciele, to jest coś takiego, co można by określić jako instrukcja obsługi Boga. To jest religia. Tak. Następnie wszystkie herezje. Tam są siły demoniczne, mieszkają siły demoniczne, przebywają. No i dziewiąta sfera, to jest sfera naszego fizycznego ciała. Jak mówiłem, są choroby, że wrócę jeszcze do raka. Ludzie nie potrafią zrozumieć, na przykład, jak naukowcy oglądają na przykład potworniaki. Potworniaki, te nowotwory, one mają zęby, one mają włosy. Rozumiecie, to są małe stworzenia. Będzie mówią, jakim sposobem takie coś powstało. W nocy na przykład. Tak? W ogóle. Jak mogą wejść demony? Pierwsza rzecz, zaangażowanie w okultyzm. Osobiście lub za pomocą członka twojej rodziny, twojego pokolenia. Również w to wchodzi wszelka forma bałwochwalstwa i religii, tak naprawdę. Osobiste zaangażowanie się w okultyzm, religię lub bałwochwalstwo w jakiejkolwiek formie, czy też pokoleniowe funkcjonowanie w tym zjawisku jest mega drogą wejścia demonicznej siły. Kolejnym momentem wejścia demonów jest wpływ przedurodzeniowy. W ogóle mniej więcej 80% demonów przychodzi do życia człowieka przed 5 rokiem życia. Wyobrażacie sobie? Przed 5 rokiem życia. Ogromna część demonów przychodzi do życia człowieka już, jak człowiek jest w łonie matki. To jest nieprawda, to kiedyś dopiero przyszły te demony. Nie. Warownie zostały wybudowane przez lata. Czyli miejsca bytowania tych demonów. Wiecie, jakbyś mógł pewnych ludzi obejrzeć od środka, to byś zobaczył wielkie miasta. Wielkie miasta, w których stoją wielkie budynki i tam mieszkają demoniczne siły. Ale to powstało przez lata. Ale kiedy one tam przyszły? Przyszły w dzieciństwie. Najczęściej w dzieciństwie. Wiecie, kiedy ja oprócz tego, kim jestem, że robię to, co robię, to ja jestem jeszcze terapeutą i ja rozmawiam z ludźmi, ja w ogóle terapeutyzuję tylko wierzących ludzi. Tylko i wyłącznie. Bo dla mnie terapia to jest cud na radę. To jest dla mnie terapia. Ja inaczej nie rozumiem terapii. I ja, kiedy spotykam się z ludźmi, często są ludzie bardzo namaszczeni, uzdrawiają chorych, głoszą Ewangelię, rozumiecie, nauczają. I są dzisiaj też pastorzy, którym proponuję terapię w ogóle, mówię, po prostu przyjedź do mnie, zaczniemy pracować, bo mówię, twój stan to jest stan po prostu masakryczny, nie? Co ty masz w ogóle w sobie. Ale wtedy często wracam z ludźmi do dzieciństwa i rozmawiam z nimi o ich dzieciństwie. Zaczynają się straszne rzeczy. Jak ja dotykam pewnych rzeczy z dzieciństwa, to się rozkładają ludzie na kawałki. Bardzo często wtedy widzę, jak działają dary duchowe. Jak przychodzi słowo wiedzy, nie? Kiedy człowiek mi zaczyna mówić, co się działo w jego dzieciństwie, i zaczyna, a on mi zaczyna manifestować słowo wiedzy, ja mówię, no dobrze, a powiedz, co ta dziewczynka wtedy czuła.
co ta dziewczynka czuła wtedy właśnie, ten kawał się wydarzyła, nie? Takie rzeczy jak odrzucenie, strach, nieposłuszeństwo przychodzą do człowieka bardzo często zanim się urodzi na tym świecie jeszcze. Rodzą się już odrzucone dzieci na przykład. Wiecie, że wystarczy, że matka boi się, że sobie nie poradzi finansowo i dziecko może się urodzić zainfekowane demonem odrzucenia. Stąd taki nacisk na małżeństwo. O co chodzi z małżeństwem? Małżeństwo jest pierwszym zabezpieczeniem dla dziecka. Małżeństwo rodziców. Stabilizacja rodziców. Ja na przykład zauważyłem, że samotne matki rodzą dużo częściej zademonione dzieci. Ponieważ one nie mają żadnego uwagi. Ponieważ ona rodzi, ta kobieta, ona nie ma męża, ona nie ma zabezpieczeń finansowych. To są takie rzeczy, wiecie, to wychodzi potem w praniu. I się okazało, że niby wszystko ok, ale wtedy właśnie był problem. Na przykład naukowcy zbadali, że chrześcijańscy naukowcy, że pokolenie osób urodzonych w wielkim kryzysie w Stanach Zjednoczonych, podczas wielkiego kryzysu, tak, masowo miało demony odrzucenia. Kiedy rodziły i bały się, czy przeżyją. Czy przeżyją fizycznie, nie? Z czego będą żyły, co będą jadły. One i ich dzieci. Faceci zostawiali swoje kobiety i odchodzili. Więc to takie, to są tego typu rzeczy. I teraz mamy do czynienia z czymś takim, że to dziecko od małego wzrasta w poczuciu odrzucenia. I na tym powstają takie warunki, że się w pale nie mieści. Potem człowiek przychodzi i mówi, uwolnij mnie, nie? Ja mówię, ok, no to jesteś do uwolnienia, ja to rozumiem, ale ty musisz tak zmienić swoje myślenie, że trzeba z tobą narzucić pracę na poważne myślenie. Bo odrzucenie to w ogóle, to nie jest to, że jakiś demon sieci, demon odrzucenia, bo tak wygląda teraz, bo on demonie odrzucenia wyjdzie. No to w ogóle nie to. Więc mój przedrodzeniowy. Czwarta możliwość wejścia demonów to duszewna dominacja. Czyli bezprawne związki dusz. Co to jest bezprawny związek dusz? Nasza dusza, nasza psychika, ona się może wchodzić w relacje prawne lub bezprawne. Na przykład w małżeństwie istnieją prawne relacje duszy. Kochamy się. To jest mąż, żona i oni dają sobie prawo i to jest prawo do dusz swoich. Masz prawo do moich emocji, masz prawo do moich myśli, masz w ogóle prawo do duszy mojej. To jest prawne. Tak? Na przykład poza małżeństwem to jest bezprawne. Bezprawnie. To jest, nie wolno dawać prawa poza małżeństwem do duszy swojej. Innej kobiecie czy innemu mężczyźnie nie ma takiego prawa. Tak jak ciało twoje jest zamknięte dla drugiego człowieka bez małżeństwa, tak dusza jest zamknięta. Na pułapie na przykład związku emocjonalnego. Zamknięta jest. Bo jeżeli ty otworzysz się, to zacznie następować pewien system manipulacji. Tam w małżeństwach następują systemy manipulacji, a co dopiero mówić poza małżeństwem. Bo to w małżeństwach sobie ludzie manipulują, ludzie nie rozumieją, czym jest w ogóle małżeństwo. Ludzie myślą, że małżeństwo to jest coś takiego, będę o tym mówił za dwa tygodnie. Wiecie, że małżeństwo to jest coś takiego, że ja sobie znajduję żonę, czy ja sobie znajduję męża, żeby zaspokoić moje potrzeby. No na litość boską, mąż ani żona to nie jest po to, żeby ci potrzeby zaspokoić. Jak się wiążesz z kimś na pułapie deficytów, tak, to masz przerąbane na same dzień dobry. Bo w ogóle miłość nie szuka swego, jest taki zapis. Jak chcesz mieć męża, to nie możesz szukać swego typu męża w ogóle. To co ja mam robić? Jak to co? Żyć mu wesoło. I nie trzeba nie oczekiwać zwrotu. Taki numer. Rozumiesz? Jak się Piotr dowiedział, że tak się mają sprawy męża i żony, to powiedział, że się nie warto żenić. W ogóle Piotr taki mi mówił, to się nie warto żenić. Ja mówię, cóż, mówię. Każdy ma inne łaski. Albo kładziesz swoje życie na męża czy żony, tak? Albo się nie żeń, bo skaleczysz rzemiosło.
Ale na przykład istnieje dominacja rodziców nad dziećmi, duszewna dominacja rodziców nad dziećmi. Ja wielokrotnie spotykałem osoby uwikłane w swoich rodziców. To jest człowiek, tak? I on się liczy z tym, co mówi, matka, co mówi rodzic. No co matka mówi? Ja mówię, ale ty masz 44 lata. Co mi obchodzi, to twoja matka? Ty masz żonę, dzieci. No ale matka. Jaka matka? Wtedy przytomny? No matka. Ja moją córkę 9-letnią wychowuję tak, tak? Żeby mąż, którego ona będzie miała, tak? To miał z niej pożytek. Przecież ona sobie znajdzie faceta w życiu, będzie miała swojego męża i ja będę ostatnią osobą, która będzie próbowała coś jej dodać do życia. Ja już swoje dzieci uwolniłem od siebie. Już. Mój 19-letni syn jest uwolniony ode mnie, a ja od niego. Moja córka jest uwolniona ode mnie, a ja od niej. Się uwolniliśmy wszyscy. Tacy wolni jesteśmy i dopiero się trzeba kochać możemy normalnie. To jest najlepszy numer. Jak się uwolnisz od drugiego człowieka, normalnie możesz go kochać dopiero. Wolność ci się kocha. Tak? A nie przy ciebie w chorym związku duszy. Ty jesteś moja, a ja jestem. Jak ja jestem twoja, jak ty mój jest? Proszę. Bez przesady. A więc demony przychodzą ze związki dusz. Cały system flirtu. Cały system chorych relacji. My na przykład w kościele, powiedzmy w Warszawie, jak widzimy, że jakby my urywamy, staramy się urywać chore relacje. Jak ja widzę, że jest dwoje zaburzonych ludzi, tych dwoje zaburzonych ludzi zaczyna ze sobą się relacjonować tak blisko, to ja tam wchodzę między te relacje między nimi. Mówię, co my tutaj w ogóle chcecie, co wy tutaj głupiecie sobie? No bo tak się przyjaźnimy. Ja mówię, przez tej waszej przyjaźni to będzie Hiroshima i Nagasaki. Tak? W tej przyjaźni waszej. Jak wy się zaprzyjaźnicie, tak? To się uwolni bomba neutronowa w waszym życiu. Ty jesteś zaburzona i ty jesteś zaburzona. Dwie zaburzone przyjaciółki. Ja mówię, sio. Ty na tą grupę chodź, a ty na tamtą grupę. Na osobną grupę chodź. Tak jest. Bo tam nastąpi związek duszy za chwileczkę. Rozumiecie? Pamiętajcie, głębia przyzywa głębię. Patologia przyzywa patologię. To jest normalne. Patologia przyzywa patologię. Mądrość przyzywa mądrość, siła przyzywa siłę. Ok? Strach przyzywa strach. Normalna sprawa. Następne miejsce wejścia demonów do życia człowieka to presję i strach w dzieciństwie. Presję i strach. Dzieci, jeżeli są źle wychowywane, to mamy, do tych dzieci wchodzą demony. Presja i strach. Ja na przykład od małego dbam o to, żeby Sara się nie bała. Nie bała. Ona, ode mnie Sara nigdy nie usłyszała na przykład takiego, żeby mówić, bądź ostrożna. Nigdy. Od kiedy się urodziła. Jeszcze moje dziecko nie usłyszało, żeby było ostrożne. Nigdy. Po prostu. Kiedy chciała coś robić, mówi tato, mogę tam wejść na szafkę, mogę skoczyć. Ja mówię, oczywiście, jak najbardziej, od małego. Ja się modliłem, żeby nie spadła z szafki, rozumiesz? Brałem autorytet nad tym, ale pozwalałem nie wchodzić i skakać na wersalki. Rozumiecie? Byłem blisko, tak? Ale ja jej pokazywałem, że można. Tak? Można to zrobić. I nasz syn, mimo na przykład, że dzisiaj on jeszcze nie zna Pana Jezusa, ale nasz syn jest odważny. Nie? Odważny. W ogóle nie bierze pod uwagę pewnych rzeczy. Mówi, ale to jest niemożliwe, żeby to się, ta rzecz się nie udała. I to robi, tak? Bo zakorzeniło się to w nim, tak? Następna rzecz to chwila lub miejsce słabości. Kiedy jest chwila lub miejsce słabości, to wtedy wchodzi demon. Jak mówiłem wcześniej, traumatyczne przeżycia, miejsca, w których następują jakieś tragedie w życiu człowieka. No i siódma rzecz, grzeszne działania i nawyki. Poprzez różnego rodzaju grzeszne działania i nawyki przychodzą demony do życia człowieka.
I tak, jak zostać uwolnionym? Podstawowe informacje. Po pierwsze, trzeba się ukorzyć. To znaczy, że trzeba uznać problem. Wśród chrześcijan największym kłopotem jest to, że nie chcą uznać problemu. A problem trzeba uznać. Przestać kozaczyć i mówić, że tego problemu nie ma i to jest. Po drugie, trzeba być uczciwym, czyli nazwać problem po imieniu. Nie nazywamy religijnie czegoś, tylko nazywamy problem po imieniu. To fajnie Derek Prince zawsze odmówił. Jeżeli ukradłeś coś i przychodzisz do Boga, to powiesz: Boże, przepraszam Cię, że jestem złodziejem. Ale nie tłumacz Bogu, że ukradłeś, bo. Okay? Nazwij rzecz po imieniu. Jeżeli identyfikujesz zjawisko demoniczne, nazwij go po imieniu. Następnie wyznaj swoją wiarę w Chrystusa. Co to oznacza? Oznacza, że stań w miejscu, w którym Chrystus jest ponad tym. Uznaj, że On jest ponad tym. Ten problem może być ogromny, ale Ty teraz ustań w miejscu i powiedz: Jezu, ten problem jest ogromny, ale Ty jesteś większy niż ten problem, a ja w Tobie jestem, czyli jestem większy niż ten problem. To jest wyznać swoją wiarę w Chrystusa. Następnie wyznaj każdy znany Ci grzech. Grzech, jeszcze raz mówię, to jest błąd. Wyznaj taki grzech, zarówno Twój, jak i Twoich przodków. Wyznaj to. Tu nie chodzi o przepraszanie Boga za to, co zrobiła Twoja babka, bo to jest babki interes, żeby Boga przeprosić. Ale to jest kwestia wyznania. Ja jak się na przykład dowiedziałem, że w mojej rodzinie, to było, ja sobie zebrałem informacje o mojej rodzinie. Mówię: dobrze, mam takie dwa korzenie, które wchodzą do mojego życia. To jest rodzina Piotrowskich i rodzina Kamińskich. Ja zbadam w ogóle te dwa rody. Ja tutaj zobaczę, co w tych rodach, mówię, tutaj mnie trzeszczy. Zacząłem grzebać sobie w jednym rodzie, patrzę: tak, wujek się powiesił, drugi się zastrzelił. Mówię: o kurczę, nie jest dobrze. Rozumiem? Zacząłem grzebać, mówię, skąd moja babcia ma takie nazwisko rodowe. Zatem to rodowe nazwisko mojej babki. Mówię: skąd ona takie nazwisko, takie dziwne nazwisko? Okazało się, że moja prababka, w ogóle tak, to ją zgwałcił jakiś ruski żołnierz, który przechodził przez moje miasto, rozumiesz, i się urodziła moja babcia. Ja sobie pomyślałem: kurczę, to jeszcze mnie sięga jakaś zaraza ze wschodu, człowieku, rozumiesz? Mówię, w cholerę mówię z tym, mówię, ale wziąłem to, rozumiesz, zacząłem to wszystko sobie wypisywać, wypisałem i mówię: tak, jak zebrałem to wszystko do kupy, to wiecie, co ja zrobiłem? Zrobiłem to raz w życiu. Zebrałem ten cały bałagan do kupy, to było święto zmarłych. Poszedłem sobie na cmentarz, wlazłem na grób mojego dziadka i mówię tak: w imieniu Jezusa odcinam się od wszystkiego, co mnie łączy z rodziną Kalecki. Nie mam nic wspólnego z samobójstwami, nie mam nic wspólnego z biedą, nie mam nic wspólnego z przepeczeństwem, które tam miało miejsce. W imieniu Jezusa odcinam się przez Jego krew od tego. Poszedłem na grób mojego ojca, wlazłem na ten grób, mówię: w imieniu Jezusa odcinam się od wszystkiego. Nałogów, odcinam się od agresji, rozumiecie? Od wszystkiego. Zobaczyłem sobie wszystko, bo dziadek lał babcie pół życia. Proszę Ciebie, nie? Tak? Od strony ojca. Pił i lał babcie. Rozumiem. I w ogóle, wiesz, zobaczyłem taki cały syf, ten syf cały. To było wyznanie grzechów przodu. To nie było, że przepraszam, tak jak teraz uczą dla Ciebie w różnych szkołach, tam przeprośmy teraz my, Polacy, za grzech naszych przodków, że przeprośmy za to, że Żydów maltretowaliśmy. Ja mówię: no przepraszam, nie będę przepraszał za grzechy moich przodków, bo w mojej Biblii jest napisane, że każdy swój ciężar poniesie, że nie ukaram synów za dzieła ojców. Mówię: no na litość boską, no rozumiem. To trochę w ogóle logiki. Tu nie chodzi o to, bo to Chrystus umarł za wszystkich ludzi, niech każdy swoje życie rozlicza. Ale wyznanie grzechów moich przodków polega na tym, że ja uznaję, że te rzeczy były w mojej rodzinie primo, a sekundo, że były złe. Tak? Wywalam ten cały syf i ogłaszam, że we mnie nie płynie krew Kamińskich i we mnie nie płynie krew Piotrowskich. We mnie płynie krew Jezusa Chrystusa. Mam inną krew, inne geny. Tak? Tamte geny nie dotyczą mnie. W tamtych genach mogły być raki, patologie i inne rzeczy, ale nie w moich genach. W 2001 roku Bóg mi zmienił genetyczny, system genetyczny mojego ducha. Tak? No więc kurczę, to się odcina i koniec.
A więc wyznajemy każdy nam znany grzech, czyli znany błąd z naszego życia i błąd z życia naszych przodków. Robimy te rzeczy. Dlaczego? Robimy to raz na zawsze, jeden raz, nie bujamy się z tym, nie latamy po ludziach, nie odcinamy się codziennie od tego, bo to są jakieś bzdury. Odcięcie to jest raz, a dobrze. Tak? Raz, a dobrze. W ogóle robimy rzeczywiście raz się robi rzeczy. Się Boga przeprasza raz za coś. Się nie lata na ogół, Panie przebacz mi, Panie przebacz mi, przecież on Ci dawno przebaczył. W Twojej głowie tylko siedzi taka zajawka. To rozumiesz, to znaczy, że jak jesteś zalękniony, to demon jest jakiś, tak? I Cię straszy ten demon, teraz Ci Bóg nie przebaczy. Odwróć się, następna rzecz, od wszystkich znanych Tobie patologii. Uznaj to, że one są patologiami i odwróć się od nich. Właśnie przez zerwanie czy przekleństwa pokoleniowego, czy przez osobiste odwrócenie się od tych rzeczy. Następnie zerwij z okultyzmem. Zerwij z tym. Podejmij decyzję, jeżeli były jakieś rzeczy związane z fałszywą religią, były rzeczy związane z bałwochwalstwem. Zerwij z tym wszystkim. Dlatego ja, myślę, ludzie do mnie mówią sami, że modlą się, ja mówię, gdzie tam jesteś? No dalej siedzę w ogóle w tym kościele. Ja mówię, na co ty tam siedzisz w tym kościele? Przecież tam co niedziela przybijają ci gwóźdź do trumny. Co ty tam robisz? Teraz taki nowy kościół uruchomiliśmy w takim mieście tam na zachodzie i tam rozmawiamy z taką kobietą, mąż ją tam lał, obydwoje do kościoła byli do takiego lokalnego, mąż ją lał i ona poszła do pastora i mówi, pastorze, już mąż mnie leje i to i tamto, a on jej mówi, to musisz się modlić, musisz po prostu, wiesz, no on jest swoją głową, on musi sobie. I takie bzdury jej opowiada, rozumiesz? Ja powiedziałem, mówię, rozwiń się z nim. Weź, złóż wniosek o rozwód. Powiedz mu tak, jak będziesz mnie lał, się z tobą rozwiodę. Mówię, idź pokutuj teraz. Przeproś Boga, że mnie podnosiłeś na mnie rękę. Tak? Jeśli jeszcze raz to zrobisz, to ten wniosek jest gotowy. Zaniosę go do sądu i się z tobą rozwiodę. No kurczę, przecież nie będziesz mnie lał. Jaka to jest jej głowa? Tam jest napisane, w mojej Biblii to jest napisane, że głową każdego mężczyzny, głową każdego męża jest Chrystus, a głową każdej żony mąż. I to jest jedna bryła. Czyli żeby mąż mógł być głową żony, to najpierw musi być Chrystus jego głową. Tak, Chrystus nie jest jego głową, tylko diabeł jest jego głową. No to przepraszam bardzo, żadna kobieta przecież nie powie, że ona jest głową kogoś, kto ma głowę diabła. No bardzo Cię przepraszam. No chcesz mieć głowę, co ma głowę diabła? W ogóle jakieś absurdy są. A zobaczcie, my doszliśmy do takich głębi absurdów przez religię, przez różne formy bałwochwalstwa, przez rzeczy, w których się siedzi, przysiedziało przez lata. To nic innego jak wejścia demoniczne do naszego życia. No nic innego jak wejścia demoniczne. Dlaczego tam się można nie upastwił? No dlatego, że ona była informowana przez lokalnych kacyków religijnych, że ona musi się o niego modlić, a tu nie trzeba się było o niego modlić, tylko złożyć wniosek o rozwód. A potem się modlić, proszę Cię, jak już będę rozwiedzeni. Ja znam przypadek, bo 20 lat byli osobno ludzie, wreszcie się zwiedli z powrotem, nawet nazwiska nie mieli zmienionego jeszcze. I sądzi się może. Bo oby swoje się opamiętali. 20 lat z tej osoby. Ja osobiście uważam, że lepiej się modlić po rozwodzie. Osobno, nie dostawać w masach codziennie, bo się trudno modlić, jak masz codziennie na przykład zakrwawioną buzię. Ok? Się trudniej modlić jest chyba. To najpierw wyeliminuj zjawisko, a potem się módl do tego człowieka, jeżeli masz w sercu, żeby z nim być. Halleluja! Stawaj w wierze i walcz! Tak? I siódma rzecz, przebaczyć innym należy. Żeby zostać uwolnionym, trzeba poprzebaczać ludziom. Diabeł będzie się trzymał jak w ogóle uchwytów jakichś twojego nieprzebaczenia innym ludziom. Wzgarda trzyma w ogóle jak mamy. Problemy z uwolnieniem. Jakie są problemy z uwolnieniem? Po pierwsze to jest brak pokuty. Główny problem z uwolnieniem to jest zawsze taki, że ludzie nie chcą pokutować. Główny problem z uwolnieniem. Drugi problem, brak desperacji, czyli pasywność.
Ludzie dochodzą do miejsca problemu i są pasywni. I nie mówimy, no i co teraz? No teraz już, a nie przyj. Tak? Przyj. Tak jak się rodzi dziecko. Jak kobieta rodzi dziecko, to się nie położy i mówi, wyjdzie może. Wyjdzie, nie wyjdzie. Tylko prze. Po prostu. Jak się Sara rodziła, patrzyłem, jak Agata prze i się rodzi Sara, to wtedy będzie mówię, tak się będziesz modlił. To jest modlitwa. Mówię, okej, Boże. Trzecia rzecz to jest są niewłaściwe motywy. Problemy z uwolnieniem pojawiają się, kiedy są niewłaściwe motywy przychodzenia po swoją wolność. Chcemy być wolni, bo. Chcę być wolny, znani do mnie ludzie mówią, wiesz, chcę być wolny w tym i w tamtym. A ja może być w ogóle chciał być wolny, a może taki zrobimy numer. Ale w ogóle, tak, taki wolny jak dźwięk na zakręcie, w ogóle taki, rozumiecie, taki wolny. A nie w tym i w tamtym. Prawda? Albo ja chcę być wolny dla niej. Albo ja chcę być wolny dla niej. Albo ja chcę być wolny dla moich dzieci. Wiele wiesz. Masz być wolny dla siebie. Jedyny powód wolności. Chcę być wolny, koniec. W Chrystusie mam pełne prawo bycia wolnym. Czwarty problem z uwolnieniem to jest związany z pragnieniem skupienia uwagi na sobie. Wielu ludzi nie chce wielokrotnie być realnie uwolnionymi, ale chce być uwalnianymi. Rozumiecie? Stąd są pewni ludzie, którzy non stop są uwalniani. Non stop krążą po Polsce, po różnych spotkaniach uwolnionych. Tu mnie uwolnią, tam poryczymy, tam powychodzą demony, znowu gdzieś jadą. Ja mówię, kurczę, mówi karta starego klienta. Ludzie chcą być w centrum uwagi, to jest demon. Rozumiecie? Teraz pisałem nauczne zgłoszenie na temat warowni narcyzmu. Narcyzm. To jest taka paskudna warownia, że się w pale nie mieści. Człowieku. Ludzie muszą być w centrum. Bo jak nie są w centrum, to cierpią. To jest demon. Rozumiecie? To jest system demoniczny narcyzmu. Obojętnie jak, tak jak w Hollywood. Nieważne co mówią, byle mówią. Kolejny problem z uwolnieniem to związki z okultyzmem, które nie zostały zerwane. Również w grę wchodzą okultystyczne przedmioty. Bardzo często trzeba zlikwidować wszystkie okultystyczne przedmioty. Wszystkie. Nie czaić się, że to jest ładne, że tamto jest ładne. Wywalić wszystko. Lub przedmioty związane z jakąś formą grzeszności. Trzeba zlikwidować. Mówiłem o tym, nie wiem, czy to wam mówiłem, czy nie. Spotkałem człowieka kiedyś, który miał 600 filmów wideo. I dostałem objawienie, mówię do niego, wyjdź te filmy. Co ty, Arku? Mówi, ja, mówię, to jest moja kolekcja, tyle lat zbierałem. Ja mówię, coś mam takie przeczucie, że będzie pociągiem w dół. Pociągnęło go w dół. Facet musiał oglądać filmy. Rozumiecie? Oglądał sobie filmy, które miał w kolekcji, tak? Pierwsza rzecz to była taka, że odszedł z kościoła, potem znalazł sobie kobietę ze świata. Kobieta zaszła w ciąży, byli bez ślubu, zaczęła ślepnąć. Zadzwonił do mnie, jak był w tym związku, ona była w ciąży i była ślepa. Zadzwonił do mnie, ja mówię, mówiłem ci, wyrzuć filmy. W ogóle nie chciał, a mówi, pomóż mi, ale ja nie mogę cię pomóc. Ja nie. Był hak. Nie chciałeś haka się pozbyć. Dzisiaj możesz zacząć robić te rzeczy, tylko że możesz się pozbyć haka, tylko dzisiaj masz już w ogóle narośnięte rzeczy na tym. Zobacz, już ty na tym masz w ogóle, nie? Ja jak się dowiedziałem o różnego rodzaju rzeczach związanych z okultyzmem, wiecie, dzisiaj to mnie stać na to, znaczy dzisiaj nie mam takich rzeczy, gdzie są jakieś symbole okultystyczne. Ale dzisiaj mi na przykład staje się, gdybym znalazł takie coś, bym to wziął, wyrzucił, na przykład ubranie jakieś. Ale wiesz, jak ja przychodziłem do Jezusa, nie było mi stać na takie rzeczy. Ja byłem człowiekiem, który wiązał koniec z końcem ze swoim życiem. Jak na przykład były ubrania jakieś w naszym domu, które miały choćby pobłysk okultystycznego jakiegoś elementu, no nie? Na przykład Agata miała taką kurtkę, w której były okultystyczne gwiazdki.
to wziąłem wiertarkę, takie malutkie wiertełko i zlikwidowałem każdą gwiazdkę na guziczku przyjdzie. Rozumiem? Nie stać mi było na kupienie kuli. Ale wiedziałem, co to znaczy nożnik demoniczny. Kiedy stara dusiła się w pokoju, miała takie duszności. Mieliśmy taką żabę przyklejoną na ścianie. Tu się tutaj mówi, wyrzuć tę żabę. Ja w ogóle zbagateryzowałem, jaka tam żaba, co to żaba, co komu żaba tam przeszkadza. Ale tam w ogóle se chodzę, w ogóle wiesz, patrzę na tą żabę i się męczę, w ogóle wiesz. W ogóle męczy mnie ta żaba. Taka przyklejona, no męczy mnie ta żaba. I tak se, i taki wiesz, i słyszę głos do tego, mówię, jak myślisz, dlaczego te demony za czasów faraona weszły w żabę, nie wieszczurki? Ja mówię, nie wiem, Boże, nie zdarłem tę żabę, mówię, wyrzuciłem, mówię, koniec. Przestała się dusić. Ja nie wiem, dlaczego to nie znaczy, że żaby nie możesz mieć, też to mniej 8. Chodzi o to, że ja odbieram coś od Ducha Świętego, widzę jakiś nośnik demoniczny, ja się nie pytam dlaczego. Kiedyś byliśmy w jednym domu i Sara poszła i dostała tam od kogoś małą laleczkę, małego misia, tak? I też miał atak duszności. Tu się do mnie wyrzuć to natychmiast. Wyrzuciłem to z samochodu, natychmiast też jej duszności. No ja się nie pytam. Dla mnie liczy się efekt. Ja jestem pragmatyk. Rozumiesz, o co chodzi? Pragmatyk. Słucham Ducha Świętego. Słucham Ducha Świętego. Jedna rodzina pojechała do Afryki, chrześcijańska, kupili sobie tam w rzeku prezentów, maskę sobie kupili. Kupili sobie maskę, pojechali sobie takie maskę na ścianie. Coś zaczęło im tam nie grać w tym życiu, przyszedł do nich usługujący i mówi, weźcie tą maskę, mówi, wyrzućcie tę maskę, na cholerę wam ta maska, przecież to jest okultystyczny przedmiot. Na działkę ją wynieśli. Spaliła im się działka tej nocy, no. Czujesz klimat? No działka im się spaliła, domek na działkę, przecież jaka jest wartość maska, jaka tego domku? No troszeczkę, rozumiesz, zobacz, okradł ich diabeł, okradł ich, nie ma domku. Następna rzecz to jest niezrywanie duszewnych związków, czyli trwanie w nich. Siódmy element to jest niełamanie przekleństwa, czyli znajdowanie się pod jego wpływem ustawicznie. Następnie niewyznanie konkretnych grzechów, bo chce się w nich być. Następnie nieoddzielenie się przez chrzest wodny, bardzo częsty element. Kiedy ludzie nie chcą się ochrzcić, ja mówię, ja nie naciskam, ja w ogóle nie naciskam ludzi, żeby się chrzcili, w ogóle. To w ogóle nie ruszam, tak? Ja nie robię nauczeń w kościele, na fundamentach raz zrobiłem nauczanie i mówię, po prostu chrzcicie się, to jest, wyjaśniłem, co to jest chrzest, jak to wygląda. Ludzie się chrzczą, jest wszystko dobrze, ale są jednostki, które na przykład nie chcą. Ja mówię, czemu się nie chcę, bo ja mam inne zrozumienie rzeczy. Przecież wiem, że za jakiś czas przyjdzie do mnie z problemami. Rozumiesz, bo on ma inne zrozumienie. Co mam zrobić? Mówię, ochrzcij się, mówię, kurczę. I ostatnią rzeczą to jest to, że często jest się częścią tak zwanej większej bitwy, czy tak zwanego zbiorowego działania. Zauważyłem pewne zjawisko, że ludzie będący w pewnym środowisku, póki nie wyjdą z tego środowiska, to demony od nich nie odchodzą. Czasami jest to miejsce pracy, czasami jest to kościół, w którym się znajdują, czasami jest to służba, w którą są zaangażowani. Po prostu. I ci ludzie, często widzę ludzi, którzy są pod wpływem demonicznych sił tylko dlatego, że są w pewnych kościołach. Oni sami, jako to są naprawdę święci ludzie, czyści święci ludzie, ale mają jazdy demoniczne, bo gdzieś są. Rozumiecie? Albo są w jakiejś relacji z kimś. Po prostu. A oni, jako oni, nie mają żadnych otwartych furtek demonicznych. Porządni, pobożni ludzie. A dzieją się w ich życiu pewne rzeczy. W życiu pewne rzeczy ja mówię wtedy wyjść. Mówię, wyjdźcie spośród nich, tak mówię, wyjdźcie spośród nich, nie się z tego nie dotykajcie. I teraz tak, ostatnia w zasadzie rzecz. Techniczne sprawy w usłudze innym ludziom. Po pierwsze to jest kwestia rozeznania, kiedy usługujesz drugiemu człowiekowi, musisz rozeznawać tego, nikt cię nie nauczy, tylko w Duchu Świętym możesz te rzeczy poznać, a więc manifestacja darów duchowych, doświadczenia swojego. Rozeznanie jak wygląda, przede wszystkim po działaniach, styl życia,
zachowania człowieka, po tym rozpoznajesz najpierw. Po drugie, po tym, co człowiek mówi. A więc pamiętaj, najpierw po zachowaniach, a potem co mówi. To jest bardzo ważne. Bo często kłamie. A więc konfrontuj to, co mówi, z tym, w jaki sposób postępuje. Po trzecie, dar rozróżnienia duchów. I po czwarte, słowo wiedzy, czyli te podstawowe dary potrzebne do rozpoznawania rzeczy. Ale dary działają w duchu, więc my nie bierzemy ich jako pierwszej rzeczy. Pierwsza rzecz to obserwujemy człowieka i rozmawiamy z człowiekiem, jeżeli chcemy człowiekowi pomagać w wolności. I teraz dalej. Kiedy uwalniasz człowieka od demonów, miej świadomość, że być może możesz mieć potrzebne imię demona. Najczęściej, w moim przypadku tak jest, ja to wiem po prostu. Czy to jest zazdrość, czy to jest nieprzebaczenie, czy to jest pycha, czy to jest inna rzecz. Najczęściej w ogóle demony noszą imiona zjawisk, za którymi stoją. Rozumiecie? Jeżeli ktoś funkcjonuje w wieloletnim nieprzebaczeniu, tak, to demon nazywa się nieprzebaczeniem. To demony mają nazwy zjawisk, nazwy przestrzeni, w których są. Jeżeli człowiek, nie wiem, kradnie, ten demon to jest kradzież. Tak? Jeżeli człowiek jest agresywny, to ten demon to jest agresja. Wiesz, to na zazwyczaj tak jest. Czasami się zdarza, że jest inna nazwa. Któregoś razu przyszedł do mnie człowiek ze schizofrenią, matka go przyprowadziła. Czy możesz pomóc mojemu synowi? Ja mówię, zobacz, no okazało się, że on nawrócony, ten syn. I modlę się o niego, przez chwilę w innych językach, i Duch Święty mówi, spytaj się, jakie ma imię. Ja mówię, jakie jest twoje imię? Ja bym powiedział swoje imię. Pytam się tej matki, jak on ma na imię? No tak. Mówię, kurczę. A to są takie sytuacje, bo ty się na bieżąco spotykasz się z nimi, wiesz, nie? Ja mówię, posłuchaj. Mówię do niego, posłuchaj, powiedziałem po imieniu. Teraz chcę, żebyś milczał. Zamilknij, tak? I nie odzywaj się do mnie. I zapytałem demona, demonie, jakie jest twoje imię? Ty, wiecie, co mi powiedział? Ja bym powiedział inne imię, jakiś Mateusz czy coś. Ja mówię, nie, tak, a ja mówię, no nie ma Mateusz, nie ma demona imieniu Mateusz, tak czegoś nie ma. Różne rzeczy znam. Ale nie demona, ma na imię Mateusz czy Marek, czy rozumiesz, o co chodzi? Takiego demona nie ma. To jest jakaś bzdura. Mówię teraz, może dobrze, ale mam to zagadnienie. Co mam z tym zrobić teraz? No i modlę się. A tu się mówi, podam ci imię, nakaż mu wyjść. W ogóle. Mówię, demonie tam Mateusza, czy już nie pamiętam, jak mówię, wyjdź w imieniu Jezusa, demon, patrz. Mówię, w ogóle, o co chodzi? Modlę się dalej, patrzę, wychodzą demony z tego. Jak się pozbieram, pytam go się, co to jest? Mówię, kto to jest? I on mówi, to mój kuzyn ma takie imię. I okazuje się, że posłuchajcie, on się związał emocjonalnie ze swoim kuzynem. Tak? Ten kuzyn siedział w okultyzmie. Poprzez relacje z tym kuzynem, który siedział w okultyzmie, przeszły demony do jego życia. I kiedy ja zapytałem o imię, to demony, które były w jego kuzynie, były tak zidentyfikowane z jego imieniem, że się nazywały jego imieniem. W ogóle. Więc, jeśli jesteś pobudzony przez Boga, pytaj o imię, bo to jest ważne. Nie zawsze tak musi być. Mówię, ja najczęściej wiem, z czym mam do czynienia. Uważam, że tak działa dar rozróżniania duchów w moim przypadku, że ja znam imię demona. W innym przypadku będzie to wizualizacja, to będzie obraz czy coś. W moim przypadku jest to w moich myślach. Ja to po prostu wiem. Tak ja odczytuję to. Dokładnie tak, jest, tak samo ze słowem wiedzy jest w moim życiu. Jedni widzą obrazy, inni odczuwają ból innych ludzi. Ja najczęściej mam to w myślach. To jest w moich myślach. Inni napisy widzą, a ja tak nie mam. Nie? Ja mam się w myślach, gdy coś powstaje. Rozeznajesz po analizie życia człowieka, któremu usługujesz. Czyli często trzeba z tym człowiekiem pewien czas spędzić. Dogrzebać się do pewnych rzeczy. Bywa, szczególnie jeżeli chodzi o pewne rodzaje demonów, że po zapachu
je rozpoznaje. Na przykład jest przedziwną rzeczą, że spotkałem w swoim życiu dwa najbardziej manifestujące się przez zapach demony. Jest to demon homoseksualizmu i pewien specyficzny demon okultyzmu. Miałem takie dwa przypadki, nie? Demon homoseksualizmu często podczas wychodzenia po prostu śmierdzi. I śmierdzi, czują to ludzie naokoło. Druga rzecz, jeżeli chodzi o usługę ludziom. Przede wszystkim co robisz? Nakazujesz demonowi, jak go opuścił człowieka. Mówisz, czasami kładziesz ręce, jeżeli masz takie prowadzenie. Patrzysz w oczy, co jest ważne. Nie róbcie tego zamkniętymi oczyma. Nie wypędzajcie demonów zamkniętymi oczyma. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale można demona chwycić wzrokiem. Mieliśmy w Rybniku kiedyś taki przypadek, że wypędzaliśmy demona z dziewczyny, i dopiero kiedy zacząłem jej głęboko patrzeć w oczy, zaczęła się manifestacja. I zaczęły z niej wychodzić demony. Leżała już na ziemi, zaczęła mi patrzeć. Często dzisiaj otwieram ludziom oczy, bo mi zamykają oczy. Tak? To im otwieram oczy często i patrzę im w oczy. Nie pozwala im zamknąć oczy. I następują silne manifestacje i one wychodzą z demonów. A więc nie zamykaj oczu. Nakazuj milczenie. Demony nie muszą robić lwetesu, to jest bardzo ważne. To ty rządzisz tym, co one zrobią. Wiecie, robi się rzeczy spektakularne często. Można robić, jeżeli jest na to przestrzeń, a czasami nie ma na to przestrzeni. Kiedyś byłem w jednej katolickiej szkole. Robiłem profilaktykę do spraw zachowań ryzykowych. I po spotkaniu podeszła do mnie, i to była szkoła w ogóle w byłym klasztorze. Piękne freski, wszystkie jakieś i tak dalej. Zacząłem też się modlić o ludzi, do Jezusa przyprowadziłem i była taka jedna kobieta, taka jedna dziewczyna, która przyszła do mnie i mówi, czy mogę ją uwolnić od demonów. Ja mówię, bardzo nie mam gdzie, mówię, ale chodź za ten filar, mówię, taki filar stał tam. Wziąłem za ten filar i wtedy pamiętam, nakazałem każdemu demonowi milczeć. Mówię, a teraz nakazuję wam wyjść z niej i nie dotykać jej ciała, tylko z naturalnym oddechem. Ona zaczęła oddychać, zaczęły te demony z niej wychodzić. Zacznij filarem, bez jednego dźwięku. Bo one nie muszą mówić. I one nie muszą robić dużo krzyku. Bywa rzecz, że trzeba to robić, nie? Bo będziesz to wiedział, kiedy. Ale bywa, że będziesz pobudzony, aby one milczały, żeby nakazać im milczeć. Kolejną rzeczą jest to, że może być potrzebne kilka spotkań. Nie zawsze na pierwszym spotkaniu wyjdzie do końca wszystko. Nie zawsze się dokopiesz. Następną rzeczą jest to, że wychodzą zazwyczaj z oddechu. W drugiej kolejności przez oczy, w trzeciej przez ręce. Potem też przez inne części ciała, ale najczęściej jest to oddech. Dlatego, że to są duchy, więc one opuszczają człowieka z oddechu. Dlatego też, kiedy usługujesz człowiekowi, to poproś go, żeby się nie modlił w tym czasie, kiedy będziesz go uwalniał od demonu. Niech nie modli też się w innych językach. Niech nie zamyka oczu, niech uchyli usta, niech nie blokuje kasznięć albo beknięć czy innych rzeczy. Nawet jeśli by to kosztowało, to że się zwymiotuje ten człowiek. To miej naszykowany kubełek, niech się zżyga kubełek, wytrzyj go później i tyle. Bo one wychodzą najczęściej z naturalnym oddechem. Pytaj ludzi zawsze o podstawowe elementy, jeżeli chodzi o grzechy. Jeżeli masz taką możliwość. Czy przebaczyłeś? Czy nie masz do nikogo żalu? Czasami będziesz poprowadzony przez inspirację Ducha Świętego, czasem po prostu rób to obligatoryjnie. Jeżeli bądź czujny na to, żeby wyznawali ludzie grzechy swoje. Bądź czujny. Bo to jest, z uwolnieniem jest inaczej niż uzdrowienie. Uzdrawiać możesz człowieka, który siedzi w grzechu, rozumiesz, i to tak naprawdę nie masz takiego znaczenia w danej chwili. Tak? To potem przy utrzymaniu uzdrowienia ma znaczenie, ale tak, no to nie jest. Ale z uwolnieniem właśnie tak jest, że grzech może absolutnie blokować człowieka. Jeśli jest was kilka osób, kiedy uwalniacie ludzi, to niech będzie jeden główny lider tego całego zajścia. Niech jeden zarządza, reszta niech będzie jako zespół. Czyli nie ma pięciu kołek, nie ma pięciu decyzji, nie ma wielkiego lwetestu, nie szumimy, nie krzyczymy, nie wrzeszczymy wszyscy razem, rozumiesz? Bo demon przestaje wychodzić, przestaje się ruszyć. Demon potrzebuje, żeby mówiła do niego jedna osoba. Dokopujemy się zawsze do mocarza. Następna rzecz, zawsze to się jest mocarzem.
I tak skończymy na odrzuceniu, i tak skończymy na odrzuceniu. Ale to w konsekwencji wszystkiego odrzucenie jest grudem. I tak na tym skończysz, tak na tym skończysz. Tak? Odrzucenie jest głównym problemem ludzkości. Tak? Na odrzuceniu zawsze skończysz. Stąd jak zacząłem nagrywać te demony burzące, to pierwszą rzecz to nagrałem ogólne poglądowe informacje na temat demonów, a drugie nauczanie to było nauczanie na temat odrzucenia. Odrzucenie jest po prostu największym problemem ludzkości. Ale na różnych odcinkach do różnych podaży tylko powiesz. Następnie staraj się zawsze, żeby człowiek był pouczony o tym, co się dzieje. Niech będzie pouczony, niech będzie świadomy tego. Jeżeli będziesz uwalniał dzieci, niech one będą z rodzicami albo z opiekunami. Niech najlepiej usiądą na kolanach rodzica czy opiekuna. Jak to są większe, to niech rodzic czy opiekun będą mu bliski. Jeżeli uwalniasz osobę od innej płci, to nie rób tego sam na samo. Możecie takich numerów nawywijać, że będziesz po prostu się zbierał w kupy przez, rozumiesz, przez jakiś czas. Demony robią różne rzeczy. Tak? A więc jeżeli uwalniasz, to staraj się uwalniać. W ogóle, jak uwalniacie ludzi od demonów, to nie róbcie tego sami. Wiecie dlaczego? Bo im bardziej idziesz w służbę, tym bardziej jesteś publiczną osobą. I tym bardziej mogą ci się zdarzać różne rzeczy. Ja zawsze się staram mieć świadków na zajściu. Zawsze staram się mieć świadków. A bywa, że dobrze jest włączyć dyktafon, a bywa, że dobrze to jest dobrze nagrać. Nie? Szczególnie jak jesteście na osobności z jakąś osobą, to niech będzie przynajmniej tam dwie osoby. Jeżeli jest to osoba innej płci, to niech z tobą też będzie jakaś osoba innej płci, która w ogóle pomaga w tym. I dobrze jest na przykład filmować to choćby dlatego, żeby mieć dowody różne. Nie? Bo wiecie, większość demonów wraca z powrotem do ludzi, tak jak większość chorób wraca. I ty dzisiaj uwolnisz człowieka od demonu, tak? A jutro ten człowiek może cię zaskarżyć. Wiecie, w Stanach są znane rzeczy, że nawet przez namaszczenie olejem ludzie są uzdrawiani przez wylanie oleju na głowę, a potem do sądu podają kaznodziejów, że na przykład pobrudzili im garnek za $1000. To są takie jazdy, więc to trzeba zrozumieć, jak my w czym my żyjemy i jak my się poruszamy w ogóle w tej sensie, jak istnieje. Także bądźmy w tym mądrzy. To są takie rzeczy związane z uwolnieniami i one są bardzo skutecznie pokazane, natomiast one będą im dłużej działasz w czymś, tak? Tym jesteś w tym lepszy. Zacznij zawsze od siebie. Zaczynaj zawsze uwolnienia od siebie. Od siebie. Ty bądź dla siebie pierwszą taką przestrzenią treningu. Trenuj na sobie uwalnianie od demonów. Wiesz, na sobie. Najlepsza rzecz. Masz wtedy pełny autorytet. Wiesz o co chodzi. Nic cię tu nie zaskoczy. Wiesz, nie? To w ogóle wie. Można grać. Dobrze. Kochani, zróbmy sobie przerwę 15 minut.